Dowiedziałam się, że trzeba wymieniać rury. Będę musiała zrobić to u siebie w domu. Myślę, że przeczyszczanie rur jest bardzo ważne. Obserwuję cię już od dawna. Zauważyłem. A myślę, że tylko ty jesteś dyskretny. Czy my zamierzamy? Tak. No co mam powiedzieć? Było mi głupio. Strasznie głupio. Chciałam rozpłynąć się w powietrzu. Chciałam zniknąć. Moja córka mówiła mi, że jest w ciąży. Że jest mega szczęśliwa, a ja pieprzyłam się z ojcem jej dziecka. Taka jesteś mądra? Masz czelność mnie oceniać? Czy kiedykolwiek się nią zajmowałaś? Czy chociaż raz zmieniłaś jej pampersa albo wykąpałaś? Cholerna egoistka, pani musiała zbankowała się rączki ubrudzić. Miała się w nosie. Dokładałam się do twojej pensji. I co za te parę stów miesięcznie kupiłaś sobie święty spokój? Czyste sumienie? To za mało! On nie żartuje, zabije moją córkę, jeśli nie spełnię jego żądań. Ja muszę to zrobić. Ale on ma w dupie to ultimatum. A wy mieliście już wystarczająco dużo czasu, a efektów jak nie było, tak nie ma. Proszę nie działać pochopnie. Nie, to się musi skończyć. Możesz mi powiedzieć, co to jest? Zaproszenie na event. Bingo. Czyli jednak umiesz czytać. To znaczy, myślałam, że pani na niej nie zależy. To źle myślałaś. Od tego tu jesteś, żeby pilnować moich spraw. I tak układać mi grafik, żebym pogodziła wszystkie zobowiązania. No chyba, że to jest za dużo na twoją głowę. To znowu... Wydzwania do mnie co 5 minut. Wysłał już chyba ze 100 wiadomości. Może wyłączy telefon. Jak chcesz, mogę odebrać i posłać go do diabła. Nie, będę go ignorować. W końcu się kiedyś odczepię. Kochasz mnie? Kocham. Nigdy mnie nie opuścił. Nigdy nie muszę. A pragniesz mnie? Pragnę cię. To przytul. I poszłam do domu na piechotę. A po drodze jakiś facet zaszedł mnie od tyłu i zgwałcił. Ja go wciąż kocham i mam tę satysfakcję, że byłam ostatnią kobietą w jego życiu. Nina. Ania musiał zdradzać. Powinnaś usunąć tę ciążę. Mamo, o czym ty mówisz? Proszę, nie wtrącaj się w moje życie. Już się wtrąciło. I to bardzo. Let's love for me, let's love loud, let's love now. Mam raka mózgu. A ty się lepiej zainteresuj, kto jest ojcem, bo jeszcze będziesz wychowywał pedalskie dzieci.